Siema, ja jestem Max, mam dzisiaj o możliwym upadku Fortnite i zbanowaniu go na całym świecie przez działanie wielkiej chińskiej korporacji. Teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich subskrybentów, a jeżeli ty chciałbyś się tutaj znaleźć w następnym filmie, to w tym momencie zostaw subika z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę pod tym filmem. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, a podobają ci się filmy, które tworzę, to możesz zasubskrybować ten kanał, aby nie ominęły cię najnowsze materiały. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć, że możecie mnie wesprzeć moim unikalnym kodem Maxem w sklepie z przynotami, a w tym momencie na ekranie wyświetlają wam się 3 ostatnie osoby, które kupiły coś właśnie z moim kodem i wstawiły to na Discorda. Jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, to wystarczy, że kupicie coś i wstawicie to na kanał Zakupy z kodem na Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie. Sponsorem odcinka jest firma LioCup. Koniecznie zajrzyjcie do nich na stronę z linku w opisie. Ale teraz lecimy już do filmu. Fortnite był zawsze temat jego upadku i ten temat ciągnie się aż do teraz. Dzisiaj przyjrzymy się tematowi umierania Fortnite na przestrzeni wydarzeń ostatniego miesiąca. Na samym starcie nie życzę Fortnite'owi upadku i szczerze nie chciałbym, aby Fortnite umarł, bo lubię często pograć sobie w twór Epic Gamesa dla czystej przyjemności. Zaczniemy sobie od omówienia niepewnych newsów i podejrzenia upadku Fortnite'a, a potem o dowodach i decyzjach Stanów Zjednoczonych o kierunku bana w stronę Fortnite'a. A więc wiele osób twierdzi, że Fortnite umiera, lecz popierają się oni danymi ze statystyk oglądalności Fortnite'a na Twitchu i innych platformach streamingowych, gdzie osoby oglądające Fortnite w stosunku do poprzedniego sezonu zdecydowanie się pogorszyły. Jest to fakt, bo po prostu mniej osób ogląda w tym momencie streamerów, przykładowo na Twitchu, którzy grają w Fortnite. Natomiast można odbić piłeczkę w drugą stronę. Według mnie i wielu osób ze społeczności Fortnite uważają, że sezon 4 jest jeden z najlepszych dotychczasowych sezonów. Mamy przecież mityczne supermoce, których wcześniej nie było, wiele nowych miejscówek, cały sezon jest przecież w tematyce Marvela, a Karnet jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym w historii Fortnite. A nowe miejscówki czy bossy są dodawane w dosyć małym odstępie czasu i po prostu dużo osób woli grać w Fortnite samemu, niż oglądać go u kogoś. Dlatego według mnie taka teoria o rzekomym upadku Fortnite nie jest prawdziwa, a gracze po prostu wolą grać samemu. Kolejnym faktem upadku Fortnite jest usunięcie go z App Store'a. Wiele osób z was pamięta pewnie tę wielką dosyć sprawę, która ciągnie się aż do dzisiaj. Przez co przecież mieliśmy przecenę w dolce o aż 20% i chodzi mi tutaj oczywiście o problemy z płatnościami i dodatkową prowizją Apple przy kupnie V-dolców na urządzeniach iOS. Jednak sprawa ta lekko ucichła, mimo że wiele graczy nie miało możliwości dalszej gry przez ban Fortnite'a. I nie wliczali się oni w aktywnych graczach Fortnite, przez co ta statystyka lekko ucierpiała. Oprócz tego dosyć niedawno wyszła dosyć niemiła sprawa z ratowaniem świata. Mianowicie wszyscy gracze grający na macOS nie będą mieli dostępu do ratowania świata. Po prostu będą mogli grać jedynie w tryb Battle Royale. No i generalnie na wszystkich innych urządzeniach w tryb ratowania świata będziemy mogli grać, lecz niestety na urządzeniach macOS jest to oficjalny koniec ratowania świata. Lecz bynajmniej gracze otrzymają z powrotem pieniądze, jak i również wszystkie wydane V-dolce, za które kupili lamy. No i jest to mega słabe ze strony Epic, ale w końcu zwracają wydane pieniądze, dlatego nie jest aż tak źle. Natomiast znam wiele osób, którzy grają w Fortnite tylko dla ratowania świata, a w Battle Royale nie zagrali więcej niż 100 meczy. Znam również osoby, które w tryb BR nie zagrali ani razu. Wiem, że może się to wydawać niemożliwe, ale są takie fakty. Przez takich graczy również liczba osób grających w Fortnite zmaleje i nie będzie to może jakiś duży spadek, ale jednak każdy spadek przybliża Epic do upadku Fortnite'a. Teraz przejdźmy konkretnie do zbanowania Fortnite'a i LoL'a przez rząd USA. Niedawno na świecie dosyć głośno wybrzmiał temat zbanowania TikToka w Stanach, czego powodem miało być pobieranie danych użytkowników przez chiński rząd. Większość osób wierzyło, że ten problem nie dotknie branży gier, co niestety się stało. Donald Trump zaskoczył cały świat, informując o tym, że TikTok zostanie zbanowany na Google Play i App Store, chyba że jakaś firm ze Stanów Zjednoczonych wykupi TikToka i będzie miał do niego 100% władzy. Sytuacja ta zdecydowanie odbiegała od gier. Natomiast zmieniło się to wraz z listami, jakie otrzymali wydawcy gier, takich jak Fortnite czy League of Legends. Według najnowszych informacji, wszystkie gry, które zaraz wymienię, są powiązane z Tencentem, czyli wielką chińską korporacją. Chodzi tutaj o Fortnite, League of Legends, Call of Duty, Diablo czy Overwatch. Tencent jest całościowym właścicielem Riotu, przy tym posiadając 40% udziału w Epic Games oraz kilka procent w Blizzardzie. A oprócz tego jest jeszcze wiele platform, w których Tencent ma swoje udziały. Na samym początku ban TikToka nie miał wcale wpływu na przyczynienie się do zbanowania Fortnite, jak i tych wszystkich gier. Zagraniczne media informujące o polityce Trumpa mówią, że gdy tłumaczenie Epica, Riotu czy jakiejkolwiek platformy będą budzić jakieś wątpliwości, to gry mogą zostać oficjalnie zbanowane na terenie całego USA w bardzo szybkim tempie.
Jednak w najgorszej sytuacji w tym momencie nie jest Epic Games, a Riot. Ponieważ cały Riot Games jest objęty Tencentem, a na dodatek będą posiadali największe straty, ponieważ większa część graczy na serwerach najpopularniejszych gier Riota, czyli LoL, Valorant i Wild Rift, są właśnie w Stanach Zjednoczonych. Fortnite jest w tym momencie niby w lepszej sytuacji, natomiast gdy Trump zablokuje Epic Games na terenie USA, to wiele państw może pójść za nim i tak samo zalokować Epic u siebie. I tutaj sprawa wygląda tak, że Polska w stosunku do USA jest bardzo sojuszniczo nastawiona. I istnieje wielka szansa, że właśnie polski rząd może postąpić tak samo. Jak ta sytuacja rozwinie się na przestrzeni czasu, będziemy musieli obserwować. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się o najnowszych informacji w tym temacie, to w tym momencie zostawcie łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to w sklepie z sprzętami możecie wpisać mój unikalny kod Maksym. Za co wam bardzo dziękuję. Ale ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie. Hej!